Hello na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z Q&A. Jakiś czas temu prosiłam pod filmem, żebyście pisali do mnie pytania, które mogę poruszyć. Tak więc przychodzę z pytaniami. Jest ich dość sporo. Ogólnie chcę Wam podziękować za miły odzew i ja się cieszę, że właśnie komentujecie te filmy, że możemy w jakieś tam interakcje wejść. I to takie fajne, bo ja po tych komentarzach widzę, że ktoś ogląda te filmy i to nie tak, że włączy 10 sekund i wyłączy. Chociaż tak może się zdarzyć, no. Tylko na przykład piszecie o czymś, co się działo w połowie filmu albo pod koniec filmu. Ja sobie tak wtedy myślę, o, ktoś to obejrzał do końca. Nie tylko moja mama. Bo moja mama to ogląda każdy film od samego początku do samego końca, żadnego pomijania reklam. Ale mój dziadziuś to samo, dziadziuś. No więc moja rodzinka mnie wspiera i bardzo się cieszę. Dzięki. A więc nie przedłużając, bo znowu się rozgadam, ja mam tendencję taką. Spisałam sobie pytania, które zadawaliście i są nie w słowo, tylko tak wiecie, skrót myślowy, ale mniej więcej będzie wiadomo, o co chodzi. Tak więc zaczynam. Jak kura pazurą. Pytanie pierwsze. I sobie przypadkowo są, wiecie, 1, 2, 3 ponumerowane. Jak zaczynałaś w Norwegii? Początki, mieszkanie, jak znalazłaś to miejsce i jak nauczyłaś się języka norweskiego? Tak więc po kolei. Ja przyjechałam do Norwegii do mojego byłego chłopaka. Wyszło jak wyszło, żyjemy dalej. I po prostu jak się rozstaliśmy, to ja w tej Norwegii zostałam, więc miałam taki plus, że właśnie miałam gdzie się zatrzymać. No pracy nie miałam załatwione, musiałam sama sobie szukać. No ale wiecie, to jest duży plus, jak na przykład już macie u kogo się zatrzymać i nie musicie od razu już się martwić o matko, gdzie mieszkać, załatwiać to mieszkanie. Też jeśli jesteście nowi w Norwegii, to też troszeczkę ciężej jest to mieszkanie wynająć, ponieważ nie macie żadnej takiej przeszłości. No ale oczywiście da radę. Tyle, że wiecie, no trzeba dużo zapłacić, bo 3 miesiące zazwyczaj jest depozytu plus czynsz, więc wychodzi spora suma. Zwłaszcza jeśli tak jak ja mieszkam właśnie w okolicy Oslo, czyli stolicy Norwegii, ceny są naprawdę tutaj ogromne. I tak jak jestem na hospicjum, to dziadki czasem się dziwią, jakie są w ogóle tutaj chore ceny, jak ludzie dostają kredyty na te domy. Ja sama się dziwię, bo chyba nigdy nie dostanę, już się z tym pogodziłam. Będę wynajmować forever. No ale jakoś ludzie dostają, skoro kurczę jest ciągły popyt i co, nie przeglądam mieszkań czy coś, no to już jest, że sprzedane. Skąd oni mają na to pieniądze? Dobra, tak więc moje początki. Ostatnio miał być film o tym, ale się rozgadałam i nic w sumie nie wspomniałam na ten temat. Czyli tak, przyjechałam do Norwegii, nie miałam pracy, to wysyłałam wszędzie CV, jakieś strony typu ABC Work i tak dalej. Też na Facebooku, na grupach szukałam. Na stronie Moja Norwegia, to jest taka dość popularna, wiem, że jeszcze jakaś Vataha jest, ja nigdy tam za bardzo nie zerkałam na tą stronę. I właśnie, no, jeśli będziecie szukać pracy, to polecam Wam przede wszystkim Findote. No, już wcześniej wspominałam o tej stronie, to coś takiego jak OLX, tylko że norweski. Grupy na Facebooku, Polacy w Norwegii, Polacy w Oslo, Praca Norwegia i tego typu różne grupy. Naprawdę czasem można znaleźć tam fajne oferty. Akurat, wiecie co, mi się wydaje, że teraz łatwiej jest o pracę. Nie wiem, bo ja byłam kilka lat temu, to naprawdę nie wiem, że tych ofert było mało. Wiecie, szukałam na sprzątanie, no bo nie jestem po żadnej zawodówce, nie jestem żadnym technikiem. Dlatego, no, co tu się oszukiwać? Prace fizyczne, takie, które są bez żadnych papierów. To też ciężko było mi czegoś się złapać, no bo jeśli ktoś kogoś szuka na już, to najlepiej mieć kogoś z doświadczeniem, z prawem jazdy, kto już ogarnia co i jak, a nie świeżaka, który przyjechał z Polski i nie wie co i jak. Ja nawet mopa nie umiałam założyć na tych metalowych statywach wielkich. Wstawię wam zdjęcia, jak ten statyw wygląda. No ale no, takich w Polsce nie widziałam nigdy. Tylko takie wiesz, rzucacie na ziemię, się przykleja na rzep i tyle. Tak więc no, nie takie proste sprzątanie. Początek był nawet jeszcze nie zaczęłam, ledwo mopa z łapami nie wiedziałam o co chodzi. Ale teraz jestem specjalistą od mopowania. Dobra, czyli początki tak wyglądały. Ja bardzo długo szukałam pracy.
Raz mi się udało u jakiegoś pana właśnie, który potrzebował dziewczyny na zastępstwo, bo się rozchorowała. On był bardzo w porządku. To był właśnie ten typ Polaka, który nie chce cię oszukać, wspiera i tak dalej. Więc kilka dni z nim pracowałam, aż to jeszcze wróciła. Potem trafiłam na takie dwie Polki. To normalnie koszmar. Nie będę się tutaj rozwodzić, o co chodziło, co tam, ale rok czasu tam wytrzymałam. Powiem wam tak, tak źle jak tam było, tak zryta bania. I normalnie tak stłamszonym, to nigdy sobie już na to nie pozwolę. Ale zależało mi na pracy, więc wiecie, przymykałam oko, ale to było takie psychicznie męczące. Normalnie typowy przykład, taki wiecie, Polak Polakowi wilkiem wykorzystać w robocie. Ach, szkoda gadać. Chociaż wiem, że już nic gorszego mnie nie spotka i nie dam się, tak wiecie. No ale jak komuś zależy, to czasem właśnie się oko przymknie, a potem no niestety trzeba zmienić pracę i z kimś innym pracować, bo już ciężko coś wywalczyć. No ale było, minęło. Każde doświadczenie czegoś uczy, więc spoko. Ale nie polecam wam trafić za te dwie dziewczyny. W sumie kobiety, ale z tego co wiem, że to one już chyba nie mają tej firmy. Nie wiem. Ech, nieważne. Tak więc później znalazłam pracę w tej firmy, w której robię teraz. Na początku jak przyjechałam, byłam u nich na rozmowie o pracę. Jakieś takie dziwne pytania miałam, wiecie. To była też moja pierwsza praca. Ja za dużo rozmów o pracę nie miałam, zanim przyjechałam do Norwegii, bo ja praktycznie po szkole tutaj trafiłam. Jakieś takie, wiecie, czy ja planuję mieć dzieci teraz, czy nie chcę iść na studia, bo byłam młodziutka i tak dalej. No i mnie odrzucili. Więc nie wiem czemu, może po prostu mieli już komplet i trudno. A później rok później byłam znowu u nich i rozmawiałam akurat z szefem tej firmy. No i on już od razu jak usłyszał, że ja robiłam u Polek, to on mówi, dobra, jesteś zatrudniona. Więc widzicie, jaka jest opinia. Z jednej strony dobra, na pewno już jesteście po tak wdrożone w robotę, a z drugiej, no oni też lubią Polaków, bo Polacy dokładnie sprzątają, starają się. To nie chodzi tylko o sprzątanie, bo po prostu są dokładni, pracowici i im zależy. Więc Polacy to są złoci pracownicy. Pracownicy na wagę złota. Dobra. Ja wiem, że zawsze się trafią jakieś te, ale to jest wszędzie, to nie tylko z Polakami, bo czasem w komentarzach rzadko to się zdarza, bo ja mam fajną ekipę tutaj, że ktoś wiecie, a na Polaków najeżdża albo coś tam. Zawsze są jakieś osoby w każdej narodowości, co coś tam podpadną i można o nich to samo powiedzieć. No ale jak ktoś jest jakiś ograniczony i lubi, nie wiem, Polakom przypisywać, że piją w pracy czy coś tam. No nie tylko Polacy, no zdarza się to i wiem, bo no nie umiem w pracy, akurat nie piją. No ale wiecie, jak na budowach czy coś, no to się zdarza, się słyszy coś takiego, to z opowieści znajomych, a to coś tam, tamto. No ale myślę, że to nie dotyczy tylko Polaków. A poza tym, jak komuś taki pracownik nie przeszkadza, to co? Okej, kolejne, to jest to samo pytanie nadal, jak znalazłam się w Norwegii, mieszkanie, na przykład mieszkanie miałam, gdzie miałam się zatrzymać, ja się nauczyłam języka norweskiego, ja też nie chcę tutaj mówić, że jestem jakiś norweski zaawansowany, wydaje mi się, że dogadam się, czy to muszę iść do urzędu, czy w pracy, czy w jakichś głupotach, oczywiście zdarza się, że ja nie wiem, co ty mówisz do mnie i tak dalej, ale w większości spraw rozumiem, a jak ja nie rozumiem czegoś, to się zapytam, że ja nie rozumiem, co ty chcesz ode mnie i powiedz mi to jakoś inaczej i wtedy już nie dość, że zapamiętuję, no to wiecie, no czasem lepiej powiedzieć, żebyś powtórzył czy coś, a nie, że aha, hi, 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 no, a potem jakieś tak miałam, że mówię, dobra, to może nawet nie pamiętam, o co to chodziło, coś mówię, no, a on mówi, ale to jest pytanie, tak wiem. I od tego czasu wiem, że lepiej nie ściemniać, tylko od razu pytać. Ja też się nie wstydzę pytać, więc najwyżej, jak ktoś nie będzie musiał się powtórzyć, no to mnie powtórzy. Tak samo, jeśli ja jakoś słowa nie znam i je usłyszę, to ja od razu Google Translator i sobie sprawdzam, co to jest za słowo, więc nie jestem taka, bo są takie osoby, które nie wiedzą, ale jakby nie mają tej chęci dowiedzenia się, co to słowo znaczy, co to zdanie znaczy, po prostu olewają to. A jak czegoś nie wiem, to ja chcę to wiedzieć i tak zapamiętuję. Wydaje mi się, że tego typu osoby, nieskromnie mówiąc, najszybciej się czegoś nauczą, bo mają tą chęć dowiedzenia się, co to znaczyło, nauczenia się, bo to przecież jest prostsze życie, jak znacie język i łatwiej się dowiadać w otoczeniu i lepiej się czujecie, że wiecie, co się wokół was dzieje. Ale jeśli chodzi o kursy norweskiego, to byłam tylko na jednym, na poziomie A1, 36 godzin tutaj w Oslo i
w sumie sama się uczyłam. Miałam jakieś tam z pracy, ale wiecie, jak wyglądają te kursy z roboty, że tam jeszcze to było w czasie COVID-u, to tam przysypiali wszyscy na tych kamerach. No i wiecie, też jest poziom różny, bo niektórzy zaczynają dopiero, niektórzy są już trochę wdrożeni i takie bardziej głupoty, gadanie o nie wiadomo o czym. Dobra. No powiem, że coś ominęłam, pewnie coś dokładnie miałam powiedzieć, ale najwyżej następnym razem. Pytanie numer 2. Czy myślę nad powrotem do Polski? Powiem wam tak, z jednej strony bym bardzo chciała wrócić, no bo w Polsce mam całą rodzinę, wszystkie imprezy, tak jak urodziny, jakieś, wiecie, jakie ogólnie spotkania, rodzina, jakieś grillowanie, czy to z rodziną, czy znajomymi, wszystko to mnie omija, więc to jest takie przykre, no bo z jednej strony spoko, jesteś w tej Norwegii, zarabiasz, pracujesz, jakoś sobie tutaj układasz to życie, ale z drugiej strony ja jeszcze taka jestem dosyć rodzinna, nawet nie dosyć, tylko bardzo. No to szkoda mi właśnie tego czasu straconego, że na przykład moja mamusia to codziennie do dziadziusia na kawkę o 9 jeździ, jak były wakacje czy weekend, to my zawsze też z nią jeździłyśmy. My taką ogólnie jesteśmy zżytą rodziną ze sobą. I właśnie tego mi tak brakuje, bo tutaj no co, praca, dom, czasem jakieś wyjście, ale no nie mam tu rodziny, to jest całkiem co innego. Więc z jednej strony chciałabym wrócić, a z drugiej no jeden wyjazd do Polski mi wystarczy, ja już mam dość. Od razu wam przytoczę sytuację, która miała miejsce z miesiąc temu. Akurat wtedy, jak byłam na tych weselach, z którym możecie zobaczyć na poprzednich vlogach. Jestem w Carrefourze. Są same samoobsługowe kasy. I tak, już kupiliśmy, poszliśmy za to i Dominik, mojej siostry synek, że on też takiego lizaka, jak ma Miłosz, drugi lizak. No to ciocia Paulina od razu biegnie, że też mu kupić, niech się nie kłócą o tego lizaka. Ej, dzieci są cute. Ale też czasem mają swoje humory. No poleciałam po tego lizaka, no samoobsługowe kasy, widzę jedna wolna. Jakieś dwa kosze stoją z jednej i z drugiej strony, takie wiecie, na kółkach wielkie, z jakimiś różnymi randomowymi gratami, więc myślałam, że to po prostu, wiecie, ktoś coś odkłada, jak nie kupuje jednak. Bo ani nie było kasowanie zaczęta nic. No i ja sobie tam kasuję i nagle jakaś baba do mnie podchodzi. I to była taka, wiecie, elegancka kobieta, ubrana z torebką, wielka dama. Jak już tam drugi lizak kasuje, no że ona to kasowała. I takie pretensje. A ja mówię, no ale tu pani nie było nawet kasowanie, nie było zaczęte. Skąd ja miałam wiedzieć, że pani tutaj była? A wiecie, no nie było i nie tak, że ona stała gdzieś obok koszyka, tylko w ogóle jakby powróciła się na salę i nawet nie zaczęła kasować. Jakieś takie, wiecie, oburzenie. Te rzeczy zaczęła. Ten koszyk swój zabierać. Ja mówię, no o co pani chodzi? No nie mogłam tego nie skontać. Mnie tak normalnie w moment. No. Bo ona to stanowi, ale ani pani tu nie było, ani pani nie zaczęła kasować. Jakiś taki grymas ma pani na twarz, no o co pani chodzi, skasuję te dwa lizaki i pójdę. Nie, no bo, no nie, bo nie, ale już widać tą kurzoną twarz, żeby nie używać wulgarnych słów. Och, normalnie, i nie wiem, za każdym razem w Polsce coś takiego, że normalnie oni potrafią, Polacy tak potrafią mnie podbuzować. I wydaje mi się, że to jest właśnie przez to, że już trochę siedzę w tej Norwegii, bo będzie z 7 lat pewnie, jak są takie czułam, że byłam zdziwiona, jak nie więcej. Że denerwują mnie takie polskie niektóre zachowania i to nie jest zas, tutaj będzie mi pisać, o, pojechałam do Norwegii, nie pasuje. Nie, ale naprawdę to jest zauważalne, że Polacy tacy są naburbuczeni też, niezadowoleni. Wiecie, ja tylko sprzątam, ja mopuję. I to też nie, że tylko sprzątam, bo wiecie, po prostu to sprzątam, mopuję na tym hospicjum, czasem też mi się nie chce, czasem te dziadki też mnie denerwują i jakieś tam swoje problemy może w domu, ale ja zawsze w pracy jestem uśmiechnięta, nawet jeśli mopuję i do rany przyłóż, to nie tak, że ja będę w robocie naburbuszona, bo miałam zły dzień, no nie, no jesteśmy w pracy, to jesteśmy w pracy, jesteśmy w domu, to jesteśmy w domu, a normalnie w Polsce na kasie, jak ktoś siedzi, obsługuje, to tak. No nie wiem, no strasznie mnie to irytuje. Ja chyba mieszkałam w Polsce, ja tak tego nie widziałam, ale tutaj obsługa jest zawsze miła. Uśmiech się tak. Zdarzają się oczywiście wyjątki, trzeba uważać na słowa takie jak zawsze i nigdy. No zdarzają się wyjątki, ale większość, naprawdę większość, obiecuję wam, że są uśmiechnięci, pomocni, zadowoleni. No są w pracy, są profesjonalni i nie ma co przenosić swoich problemów do pracy. Ja wiem, że ten przykład, co podałam z tymi lizakami, z tą panią, ona nie była pracownicą, ale ogólnie tak jakieś zachowanie, no.
A no rzeczywiście, zaczęłam kasować, przepraszam, jest okej. Okay. A nie jakieś takie sceny, wzdychanie, jak te rzeczy zaczęła brać z tego koszyka. Jezu, ja mam to ciągle przed oczami, normalnie co za babsztyn. I z jednej strony elegancka dama, wiecie, pani wielka, ale normalnie słoma z butów. Och, oczywiście jak, wiecie, jak dopóki nic się nie odezwałam, to pokazywała, jak to powiedziałam, o co jej chodzi i przecież nic nie robiła, to już nagle z tonu zeszła, z tego swojego naburbuszenia i tak głupio jej się zrobiło, no. Oh my god, więc czy chcę wracać do Polski? Chciałabym, bo szkoda mi właśnie tego czasu, który właśnie tracę, jak się patrzy na takie rodziny, jakieś zjazdy, schadzki, dorastanie moich właśnie tych maluchów od mojej siostry i tak dalej, no ale strasznie mnie denerwują. Denerwuje ta polskość. Więcej się uśmiechajcie, kurde. To nie kosztuje. Ja wiem, że jak się z Polakami zacznie wiedzieć, to nawet obcokrajowcy to mówią, oni tak wyglądają, wiecie, jak my mamy tą face taką, że jak z kamienia, jak zacznie ktoś gadać, to jest hi, happy. No ale jeśli chodzi o takie życie codziennie, to rzeczywiście, jak ktoś się do ciebie na ulicy uśmiechnie, to jest takie wyty fy. I na początku też byłam zdziwiona, ktoś mi dzień dobry powiedział, a mieszka na tej samej ulicy. Nie znam go skądś, mój sąsiad, taki sąsiad, a po prostu na drugiej końcu ulicy mieszkał. No ale powinno być coś takiego, a nie, że sąsiad jest na dworzu i ludzie udają, że go nie widzą, żeby tylko dzień dobry nie powiedzieć. No, takiej jakiejś nam brakuje, żebyśmy byli tacy zintegrowani. Jak się coś dzieje, to Polacy potrafią się zintegrować, ale takie życie codzienne to tak nie do końca, tak mi się wydaje. Powiedz, jakie są wasze spostrzeżenia. Jest sporo osób na tym kanale, które mieszkają też za granicą. Powiedzcie mi, czy właśnie u was też tak jest, jak w Norwegii, że właśnie taka społeczność się buduje i wielu powie, że o, Norwedzy rasiści. No, rasiści się wszędzie znajdą. Czy to w Norwegii, czy w Polsce, no dajcie spokój. Człowiek jest człowiekiem. Ja wiem, że czasami można się do niektórych przyczepić, no bo rzeczywiście zachowują się jakby wyszli z lasu. I trochę swoje prawa chcą nagiąć. No ale mówimy tu o normalnych ludziach, większość powiedzmy, że jest normalna, a że zawsze się znajdą jakieś, wiecie, no to wszędzie tak jest. Okej, okay, właśnie tak rozgaduję już 18 minut, a nic takiego nie powiedziałam. Drugie pytanie, zajmuję, może 10 minut będzie i będzie po filmie. Dobra, bo chcę spróbować zrobić te dwa filmy, jak wspominałam, bo Iwona mnie tutaj, moja mama, a wiecie, że mam robić filmy. Jak samopoczucie w Norwegii, biorąc pod uwagę właśnie pogodę, jaka jest w Norwegii, czyli wiecie, często pada deszcz, szaroburo, w zimę ten śnieg przez pół roku, ciemno i tak dalej. Jak właśnie Norwegowie sobie z nią, z tą pogodą dają radę, jak u mnie ja sobie radzę. Powiem wam tak, Norwedzy, można mówić Norwegowie, bo to też już wiele razy tu w komentarzach było, nie mówi się Norwedzy, tylko Norwegowie. Obie formy są poprawne. Ja się dziwię, że ludzie nie sprawdzą, a piszą. Ja zawsze jak jestem niepewna, albo mam jakieś takie, ja czasem mówię ręce i ja sobie sprawdzam, czy ręce to jest poprawna forma, że trzymam coś w ręce, a nie w ręku. Niby jest, ale taka nie do końca, ale ja pewnie ciężko będzie mi się pozbyć tego nawyku mówić w ręce. No ale wybaczycie mi, mam nadzieję. No właśnie piszą takie głupoty, nie sprawdzą, czasem nie wpiszą, przecież to dużo nie trzeba, żeby się upewnić. No w Google wpiszecie i macie, czy jest poprawne, czy niepoprawne. No to tyle było tych komentarzy wielkich głów, że nie mówi się Norwegowie, tylko Norwegowie, że oh my god, Norwedzy. No, czyli tak, powiem ci tak, większość Norwegów, zwłaszcza emerytów albo takich, wiecie, około 50, oni mają domy w Hiszpanii, jak się robi zimno, wyjeżdżają do Hiszpanii i sobie tam siedzą. Więc tak sobie radzą, po prostu wyjeżdżają jesień, zima, żeby skorzystać z tego słońca za granicą, skoro tutaj nie ma i problem rozwiązany, żeby wszyscy mogli tak problem rozwiązywać, co? A jeśli chodzi o takie właśnie, no trzeba sobie radzić, powiem wam tak, ta zima, która była teraz, to normalnie mnie wykończyła, bo nie dość, że lato było słabe, tak samo jest w tym roku, że lata praktycznie nie było. Już ta zima tak się ciągnęła, wiosna i jesień ciągle deszczowa. Naprawdę można dostać takiej depresji, jeśli chodzi o pogodę. Taka depresyjna jest ta pogoda. I w tym roku odczułam to. Wcześniej jakoś tam, wiecie, jakoś to mijało. Ale no masakra jest, jak sobie radzić, no... No wyjeżdżać chyba, nie? Witaminę D przyjmować. Ja mam bardzo zaniżoną, ostatnio robiłam badania krwi.
I tam wyszło, że no, i dostałam taką dawkę chyba 50 tysięcy, że raz na miesiąc się ją bierze. Róbcie badania krwi. Chociaż tak się boję igieł. Masakra. No więc samopoczucie, raz lepiej, raz gorzej, ale trzeba myśleć pozytywnie. Jakiś shopping, jakieś wakacje. Ja lubię sobie wakacje do przodu zabukować, że już odliczam do tego dnia. Już tak czuję, że fajnie, coś fajnego mnie czeka. Coś fajnego jeszcze w życiu mnie czeka. Tak. Dobra, więc zazwyczaj wyjeżdżają za granicę Alicante, Hiszpania. To są ich ulubione tereny. Co to dalej jest? Czy Norwek, słysząc obcy akcent, zaczyna mówić po angielsku? Bo w Belgii tak jest i jest to demotywujące do nauki języka. Oczywiście skracam te komentarze, co tam były, żebym miała takie słowo klucz i wiedziała, o czym powiedzieć. Jeśli Norwek słyszy, że mówicie po norwesku, to absolutnie nie zaczyna mówić po angielsku. Może raz mi się zdarzyło, jak widzieli na początku, że nie, tak sobie nie jestem pewna tego, co mówię, jakoś sobie słabo daję radę, się pytali, czy wolę po angielsku mówić. Ale absolutnie nie jest tak, że zaczynacie mówić po norwesku, oni słyszą po akcencie, że nie jesteś z Norwegii i chcą po angielsku gadać. Nie, 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 niczego takiego w Norwegii nie ma. Oni się cieszą, że mówisz po norwesku, jeszcze cię będą wspierać, że rozumieją, że się nie stresuj, że tak, że fajnie, że się uczysz. Więc jeśli o to chodzi, to w Norwegii spokojnie możecie, nawet jak słabo mówicie, nie bać się, tylko właśnie próbować mówić po norwesku. Wydaje mi się, że to takie fajne jest, ale w Polsce myślę, że jest podobnie, jak słyszycie, że ktoś mówi, wiecie, bez okoliczniku, czyli takie kali jeść, kali pić, no to i tak się cieszycie, że ktoś próbuje, uczy się i to jest takie fajne. I tutaj jest tak samo, więc spoko. No więc się nie dziwię, że może demotywować niektórych, że próbujecie w innym języku mówić, a ta osoba od razu, że przejdzie na angielski po angielsku. Ile czasu zajęło mi zrobienie fachbrevu i ile to kosztuje? Musiałam sobie zapisać. Jeśli chodzi o koszta fachbrevu, to jest tak. Zapisujecie się na stronie Privatis, coś takiego. Wpiszę tutaj, napiszę na filmiku, jak ta strona się nazywa. Oczywiście też będzie w opisie filmu link. I zapisanie się to jest koszt 1300 koron. Jest to egzamin teoretyczny, no bo fachbrev to jest, czyli fachbrev, czyli test, egzamin zawodowy, to jest teoria i praktyka, więc najpierw robicie teorię, jak nie zdacie, to znowu coś tam dopłacacie, chyba troszeczkę mniej. Nie wiem, bo na szczęście nie musiałam się tym interesować, zdałam za pierwszym razem. Ale też są kursy, które was przygotowują do fachbrevu i one kosztują 10 tysięcy do 20 nawet widziałam. Ja akurat miałam kurs z firmy, ale cały ten kurs polegał praktycznie na tym, że mieliśmy książkę i szliśmy dział po dziale, więc myślę, że jest on zbędny. Jeśli w domu naprawdę usiądziecie i będziecie uczyć się z tej książki, ja nawet robiłam tak, że całe zdjęcie robiłam tłumaczem, czytałam, co tam jest napisane, jak było coś ciekawego, podkreślałam i tyle. Chociaż później na egzaminie stwierdziłam, że bez sensu było to podkreślanie, bo tyle było tych podkreśleń, że szukałam na końcu słowa klucz, które jest w pytaniu. Otwierałam tą stronę, czytałam, co tam się zgadza, nie zgadza, przepisywałam i voilà. Zwłaszcza, że nieważne jaka ocena będzie, jeśli będzie 2, to już jest zdane. To, czy macie 5 czy 2, nie gra żadnej roli, więc się nie przejmujcie. Załatwcie sobie książkę Alt Omrenhold, czyli wszystko o sprzątaniu. I powinniście zdać. Trzymam kciuki. I fachbrev, pamiętajcie, ja mam filmik o fachbrevie, jakieś nagrywam. Jakoś na początku, jak w ogóle założyłam kanał, sprzątaczka z papierami, czy coś tam, zawodowa sprzątaczka. I tam więcej mówię na ten temat. Jeśli są osoby, które są zainteresowane, polecam tam się wybrać na ten film. I pamiętajcie, że fachbrev możecie zdać dopiero, gdy macie 5 lat doświadczenia. Do teorii, czyli pisemnego egzaminu, możecie w każdej chwili podejść, ale żeby mieć cały fachbrev, potrzebujecie 5 przepracowanych lat 100% etatu. Więc, no. Ale niektóre firmy wiem, że już uznają, jak jest połówka i tam wiecie, z przymknięciem oka, że egzamin jest w trakcie i tak dalej. No ale mimo wszystko próbujcie zdawać. Ja wiem, że teorię zdawałam chyba, jak miałam 3 lata doświadczenia, a praktykę od razu, jak mi się uzbierały godziny. Bo miałam sporo nadgodzin i nawet jeśli nie miałam 5 lat, to jakoś tak wyszło, że wszystko grało. Następne pytanie. Gdzie mieszkam w Norwegii? To już się przejawiało kilka razy. Ja wspominam zawsze, że ja mieszkam w Oslo, pracuję w Oslo. No może konkretnie w centrum Oslo nie mieszkam, ale też dokładnie nie będę mówić, ale powiedzmy.
Oslo, bo daleko nie mam i pracuję codziennie w Oslo. Kolejne pytanie. Jak wygląda przeprowadzka od A do Z? Chodzi tu głównie w tym pytaniu o papierologię, krok po kroku, co i jak. Wiecie, na pewno się trochę pozmieniało od tego czasu, co ja się przeprowadziłam. Ale tak zerknęłam, wpisałam w Google, wiecie, przeprowadzka do Norwegii. Pierwsza strona, która się wyświetla, to jest Skattetaten, czyli takie jakby urzędu podatkowego i tak dalej. I tam macie od razu Flyttet til Norge, czyli przeprowadzka do Norwegii. I jest krok po kroku, co robić. Więc odpalcie sobie w przeglądarce, tłumacza włączcie, to będziecie wiedzieli, co jest napisane. Ale też jest strona po angielsku, więc dacie radę. I tam jest pytanie normalnie jak pastuch w krowie. Czy chcesz być dłużej niż 6 miesięcy w Norwegii, czy krócej? Jak zaznaczacie dłużej, to jest kolejne pytanie. Czy macie już zapewnioną jakąś pracę? Tak czy nie? Czy macie rodzinę tutaj? Tak czy nie? Czy jesteście w stanie się utrzymać na początku? Tak czy nie? Czy właśnie pracodawca jakiś jest? I tak dalej, więc oczywiście w opisie, tak jak wcześniej wspominałam, wszystkie linki, wszystkie strony. Najważniejsze takie strony właśnie, które w Norwegii pomogą przy papierologii, to jest strona NAVU, Skattetaten, Altinn, wszystko będzie w opisie. Następne. Jakie stawki są na sprzątaniu? Czyli powiem tak, na sprzątaniu, bo w Norwegii są minimalne stawki dla większości zawodów, na sprzątaniu bez doświadczenia zarobicie 227,5 korony brutto, podatek jakieś 30%. I to jest stawka oczywiście za godzinę. I jest tak, że jeśli macie od 0 do 2 lat, to macie tą stawkę. Jeśli macie doświadczenie chyba od 2 do 4, to jest chyba 3 korony więcej na godzinę. Potem jest 7 chyba koron i więcej musicie sprawdzić właśnie w jakich widełkach się mieścicie. Dodatkowo jeśli macie fagref, jest to 14,5 korony ekstra na godzinę. Dlatego opłaca się robić egzaminy zawodowe, bo zawsze dodatkowy pieniądz i pracę łatwiej znaleźć. Albo właśnie w lepszych miejscach możecie pracować, takich mniej wymagających. Jakieś robiłam na budowie, też sprzątanie. Daj ta spokój, ciężka choroba. Te himlingi, te rury, te sufity, czyszczenie. Uff! Nie, hospicjum forever. Jak mnie będą chcieli stamtąd zabrać, to ja chyba krzyżem się położę. Naprawdę, jest tak się porównuje, dlatego warto robić papiery, no bo na hospicjum ciężko, zwłaszcza w Oslo, bo to każda gmina ma swoje jakieś wymogi, ciężko dostać pracę bez właśnie egzaminu zawodowego, dlatego warto je robić, no bo dużo lżej jest pracować na takim miejscu niż na budowie, jeśli chodzi o sprzątanie. Dobra, ktoś napisał tak. Skończyłam kurs A1, idę na B1. Czy dam radę z tym poziomem iść na fagbref? Myślę, że dasz radę. Ja miałam A2, B1 i to też tak potwierdzone, nie jest jakichś nie wiadomo jakich tych egzaminów, tylko po prostu byłam na czymś takim, co mniej więcej ci mówi, jaki masz poziom właśnie w mowie, w piśmie, w słuchaniu i dałam radę, więc dasz radę na 100%, zwłaszcza, że oni tam nie chcą cię oblać za ortografię. Jeśli widzą, że to, co napisałeś na egzaminie, jest sensowne, odpowiada na to pytanie, to jest ok. Nie musi być gramatycznie, wiecie, idealnie. Tak samo na praktycznym egzaminie dogadacie się, nie musicie się stresować, bo to nie jest egzamin na lingwistyczny, na właśnie język norweski, tylko na sprzątanie. Więc jeśli wiecie, co macie robić, to jest git. Kolejne pytanie, czy aplikowałam bezpośrednio na hospicjum, czy do firmy, która przydziela miejsca pracy? I ja pracuję w prywatnej firmie, która pracuje dla hospicjum, więc to nie jest bezpośrednio praca od hospicjum. Z jednej strony szkoda, bo wiecie, takie gminne roboty są najlepsze, ale też nie mam na co narzekać. Moja firma wypłaca wszystko tak, jak się należy, więc jest ok. Jeśli chcecie szukać właśnie pracy bezpośrednio, to polecam Wam sprawdzić na stronie komuny, na przykład Oslo Komune i tam są wolne miejsca pracy i możecie zobaczyć w jakich miejscach potrzebują właśnie osób do pracy w różnych zawodach. Tak z tego co kojarzę właśnie na szkoły często było, żeby sprzątać właśnie w Oslo. Tam wszystkie informacje znajdziecie, podlinkuję. Kolejne pytanie.
czy można mieć podwójne obywatelstwo. Od 2020 roku można mieć podwójne obywatelstwo. Ja mam tylko polskie. Kolejne pytanie, zestawienie cen w Norwegii, czy bym mogła zrobić? I to mogłabym, ale to nigdy i tak nie jest takie, wiecie, żeby... Bo różne rejony Norwegii mają różne ceny. Zarobki możecie sprawdzić sami na tej stronie. Ja dodatkowo oczywiście ją wkleję poniżej w opisie. Macie minstelon, czyli najmniejsze zarobki, jakie możecie mieć w danych branżach. I możecie sobie przeliczyć. Chcecie robić budowlance, obliczycie sobie mniej więcej, ile zarobicie. Wchodzicie wtedy na przykład na stronę fin.no, czyli taki OLX, gdzie szukacie mieszkanie w danym obrębie, które Was interesuje. Jaki jest koszt takiego mieszkania, jakie są ceny w sklepach, to pokazałam na filmie, który Wam tu podlinkuję. Możecie sobie zobaczyć mniej więcej, jakie są koszta. To był też taki sklep dosyć drogi w porównaniu do innych. Tak jakby porównać, nie wiem, Biedronkę do, nie wiem, jaki jest w Polsce droższy sklep, może Piotr i Paweł. Coś takiego, jakieś takie sieciówki, nie wiem, bardziej mi się dają drogie. Nie wiem, ciężko mi porównać do jakiego. No ale z taniego do droższego. Co to było? Średnia pensja w Norwegii. To też odsyłam właśnie do tego linku. Możecie zobaczyć, w jakim zawodzie, ile możecie zarobić i sobie sami to wyliczyć. Podatek około 30% odejmijcie i wszystko będzie jasne. To już koniec pytań. Film wyszedł dosyć długi. Myślałam, że się 10 minut wyrobi, ale ja zawsze się rozgadam. Więc jak macie jeszcze jakieś pytania, piszcie pod filmem, za jakiś czas zrobię najwyżej kolejne Q&A, czyli pytania i odpowiedzi i sobie na nie odpowiemy. Tak więc nie przedłużając, dzięki za oglądanie, dzięki, że jesteście ze mną, że piszecie komentarze, że obserwujecie mnie również na Instagramie, bo ciągle przychodzą kolejne osoby, które mnie obserwują, staram się coś tam mniej więcej wstawiać. Dla tych, którzy jeszcze mnie nie obserwują na Instagramie, zachęcam, żeby właśnie wejść na Instagram, tutaj podam link oraz nazwę mojego konta. Pamiętajcie, żeby subskrybować mnie na YouTubie, jest mi bardzo miło za każdą osobę, która chce mnie oglądać. Naprawdę no, jestem w szoku, że i tak na stylu jest tutaj. Dzięki. No, tak więc do następnego filmu. Pa, pa!